Dzień dobry, kochani. Witamy w sobotni poranek z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Pozwólcie, że podziękuję wam za lajkowanie, komentarze oraz subskrypcje. Pamiętajcie, chcemy zdobyć 100 tysięcy subskrypcji. Każdy subskrybent się liczy. Jest to bezpłatne. Nic was to nie kosztuje. A dzięki temu pojawiamy wam się na ekranach i możecie śledzić kolejne nasze wydania. Oddaję tobie głos Pawła. Przejdziemy sobie do poważnych informacji. Słuchajcie, no najpierw te, które są trochę smutne, czyli mamy informacje ze strefy Gazy. To się zmienia z godziny na godzinę, więc być może jak będziecie nas oglądać, będą jakieś nowe, świeższe informacje. Natomiast warunki w strefie Gazy pogarszają się z godziny na godzinę. Na całym Bliskim Wschodzie, jeżeli chodzi o kraje arabskie, pojawiają się fale protestów. Te fale protestów również pojawiają się w Europie. Gazie grozi kryzys humanitarny. Tutaj jednocześnie izraelscy przywódcy mobilizują tą część wojskową i przygotowują się cały czas do potencjalnej lądowej ofensywy. Piątek rano Amerykanie, Egipcjanie i Palestyńczycy ustanowili, że będzie pomoc humanitarna ze strony ze strony Egiptu, jak i również mamy informację, że wydano nakaz obowiązkowej ewakuacji około 23 tysięcy mieszkańców. Pobliżu granicy z Libanem, a więc tutaj również na tym kierunku jest dosyć gorąco. Mamy też informację, że amerykańskie bazy w Iraku zostały ostrzelane. I mamy również orędzie prezydenta USA Joe Bidena, który w czwartek w przemówieniu powtórzył zaangażowanie. Swojego rządu, rządu amerykańskiego, wojnę, no i tak to jest przedstawiane, wojnę pomiędzy Izraelem a Hamasem. No i tutaj Amerykanie stają całą swoją potęgą po stronie Izraela. Porównanie tutaj było, myślę, że dosyć nietrafne do walki Ukrainy z rosyjską inwazją. Tutaj również są informacje tak dotyczące Biden przekazał, że no to one są takim moim zdaniem dosyć kosmetyczne, ponieważ ostrzegł rząd izraelski, by nie wdał się, by nie dał się zaślepić wściekłości i by uszanował człowieczeństwo niewinnych Palestyńczyków. No, i tutaj poparcie Bidena ilustruje pogłębiający się podział między zachodnimi sojusznikami a krajami arabskimi. Przy czym tu też nie mamy ze strony zachodniej tak silnego poparcia dla tego Izraela, jak to miało miejsce w przypadku Ukrainy, bo ile Stany Zjednoczone wydaje się, że bezwarunkowo popierają, no to już pozostałe kraje. Zachodnie no, są bardziej, można powiedzieć, sceptyczne, jeżeli chodzi o poparcie dla Izraela. Natomiast no, kraje arabskie, szczególnie arabska ulica, dosyć szeroko popiera oczywiście Hamas i Palestyńczyków, no bo w tym momencie mamy sytuację, że mamy kryzys humanitarny. No i tutaj również rządy tych krajów, jeżeli chodzi o oświadczenia, popierają dążenia palestyńczyków do ustanowienia niepodległego państwa. Na ten moment powiedzieliśmy, że po stronie egipskiej jeszcze w piątek czekało 200 ciężarówek przewożących niezbędną pomoc. Tam cały czas był problem, być może już jak oglądacie w sobotę udało się udrożnić drogę, która wiedzie do Egiptu. Natomiast cały czas w piątek pracowali robotnicy, którzy mieli poprawić tą drogę i wypełnić niebezpieczne kratery, które się pojawiły na tej drodze po izraelskich bombardowaniach. Mm -hmm. no to nieciekawie. Zobaczymy, jak będzie ta sytuacja się rozwijać, natomiast mamy też informacje tutaj odnośnie samego Izraela, już bardziej ekonomiczne. Tak, słuchajcie, wojna Izraela odbije się też na ich ratingach finansowych. Agencja ratingowa Moody's ostrzegła, że może obniżyć rating kredytowy Izraela ze względu na powagę trwającego konfliktu z Hamasem. Obniżenie ratingu może sprawić, że pożyczki staną się droższe, co jest istotne w obliczu na przykład bardzo długiej wojny. Firma ratingowa stwierdziła, że jej przegląd skoncentruje się na czasie i trwania e, oraz skali konfliktu, a także na wpływie tego konfliktu na izraelską gospodarkę, instytucje i finanse publiczne. Moody's podkreśla, że obecny konflikt zbrojny może mieć długotrwały i istotny wpływ na kredyt Izraela. Warto zaznaczyć, że profil kredytowy Izraela był wcześniej odporny na ataki terrorystyczne i konflikty zbrojne. Warto też dodać, że w lipcu agencja Moody's ostrzegła, że kontrowersyjna zmiana izraelskiego systemu sądownictwa mogłaby zaszkodzić gospodarce i bezpieczeństwu kraju, wywołując napięcia polityczne i społeczne. W sumie to potem nastąpiło. Ostrzeżenie to odniosło się do kontrowersyjnych zmian w izraelskim systemie sądownictwa, które mogły prowadzić do utrzymania się napięć społecznych, co wpłynęłoby na negatywnie, negatywnie na gospodarkę Izraela. I teraz firma Moody's obserwuje konflikt zbrojny z Hezbollahem. Przepraszam, z Hamasem, jego potencjalny wpływ na sytuację gospodarczą Izraela. No i będzie ten rating weryfikować w najbliższej przyszłości. I myślę, że to jest ciekawa informacja, gdyż często agencje finansowe, bankowość i tak dalej utożsamiane są z Izraelem czy Żydami. Jak widać, nawet oni nie są odporni na czynniki zewnętrzne, jak i polityczne. Ty, Paweł, miałbyś coś do dodania w tej kwestii? Nie, że niekoniecznie może być tak, że ta wojna potrwa długo, więc tego mm -hmm. nie wiemy. Wydaje się, że raczej na ten moment właśnie nie. Słuchajcie, teraz przejdziemy do Wenezueli, bo mamy informacje dotyczące Stanów Zjednoczonych i w Wenezueli. A mianowicie administracja Bidena w środę znacznie złagodziła sankcje nałożone na wenezuelski sektor naftowy w odpowiedzi na porozumienie osiągnięte między rządem a partiami opozycyjnymi w sprawie wyborów w 2024 roku. I jest to najszerzej zakrojone wycofanie ograniczeń nałożonych na Caracas z czasów Trumpa. Ogłoszone w środę zmiany obejmują między innymi wydanie 6-miesięcznej ogólnej licencji pozwalającej na produkcję, sprzedaż i eksport wenezuelskiej ropy naftowej oraz gazu. I tutaj po raz pierwszy nie mamy żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o kierunki eksportowe, wow. jak i również jeżeli chodzi o klientów oraz mają być kolejne ogólne licencje upoważniające do zawierania transakcji które mają dotyczyć również wenezuelskiego, wenezuelskiego złota. I następna rzecz, która również się pojawia, no to departament skarbu zniósł zakaz handlu wtórnego, wenezuelskimi obligacjami skarbowymi oraz długami i akcjami państwowej firmy naftowej PDFSA. SA. I tutaj mamy również informację, że sekretarz stanu Antony Blinken z zadowoleniem przyjął ustępstwa wyborcze prezydenta Nicolasa Maduro, ale powiedział, że Waszyngton dał mu czas do końca listopada na rozpoczęcie znoszenia zakazów dla opozycyjnych kandydatów na prezydenta i rozpoczęcie uwalniania więźniów, więźniów politycznych. Niesłusznie przetrzymywanych. Przypomnijmy, że Stany Zjednoczone obecnie dosyć usilnie poszukują sposobów na zwiększenie globalnych przepływów ropy naftowej, aby złagodzić wysokie ceny spowodowane sankcjami nałożonymi na Rosję i, i decyzjami OPEC Plus o zmniejszeniu wydobycia. No i tutaj mamy informacje cały czas odnośnie irańskiej ropy. Zobaczymy, bo może się okazać, że ta irańska ropa przestanie płynąć, natomiast no ta wenezuelska zacznie. Niemniej szanse, że eksport wenezuelski silnie może zrekompensować cięcia, są w mojej ocenie niewielkie, ponieważ nastąpi prawdopodobnie zwiększony eksport, natomiast no ten eksport nie będzie na tyle wielki. Żeby zrekompensować obecne, obecne cięcia, a szczególnie żeby zrekompensować na przykład zwiększenie sankcji nałożonych na Iran, czy bardziej można powiedzieć, egzekwowanie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli chodzi o Wenezuelę, no to mamy ten sektor naftowy cały czas sparaliżowany, jeżeli chodzi o inwestycje, on jest niedoinwestowany, no i potrzeba pewnie kilku lat, żeby Wenezuela znacząco zwiększyła produkcję i eksport ropy naftowej. Czyli te pół roku to jest za mało, żeby cokolwiek się zmieniło dla nich? Wiesz co? To może spowodować, że część wzrostów, zresztą już widzieliśmy, że na tą informację rynek za chwilowo zareagował tak, że mieliśmy zatrzymanie tych wzrostów i taką małą korektę. Hmm. To jest za mało, jeżeli byśmy brali pod uwagę, że na przykład Iran by wypadł, no bo to Iran to jest ponad 2 miliony baryłek, no a tutaj to zwiększenie, no myślę, że może maksymalnie to być 200-300 tysięcy. Niektórzy twierdzą, że pół miliona, ale ja w to nie wierzę. Mhm. Czyli ja. No i to też jest pod znakiem zapytania, bo ostatnio Syria dosyć mocno zwiększała swoją produkcję. Po latach mhm. braku zupełnej produkcji. A teraz nie wiadomo, co będzie z syryjską z kolei ropą. Tak? bo Ona się mm -hmm. pojawiła na rynku. Okej, okay, okej. Okay. Słuchajcie, przejdźmy do e, tematu dzisiejszego na, 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 naszego CEPA, czyli e, licytacje na bomby atomowe. Na to wygląda. Stany Zjedno, Zjednoczone przeprowadziły podziemne testy nuklearne na poligonie w Newadzie. Celem tych testów jest poprawa zdolności USA do wykrywania eksplozji jądrowych o małej mocy na całym świecie. Tak głosi komunikat prasowy. Testy odbyły się 18 października, dokładnie w dniu, w którym rosyjska Duma Państwowa wycofała się z ratyfikacji traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych. Testy nuklearne przeprowadzono w panelu P na poligonie w Nevadzie, wykorzystując chemiczne materiały wybuchowe i znaczniki radioizotopowe. Ich celem jest przyspieszenie prac nad nowymi technologiami wspierającymi cele USA w dziedzinie nierozpowszechniania się broni jądrowej. Chociaż Stany Zjednoczone podpisały taki traktat o nietestowaniu nie broni jądrowej, nie ratyfikowały go, co stało się formalnym pretekstem do wycofania się z ratyfikacji przez Rosję. Rosja podjęła kroki w kierunku znowienia testów nuklearnych po wycofaniu się z traktatu, przy czym stwierdziła, że robi to tylko w odpowiedzi na działania Stanów Zjednoczonych. Prezydent Rosji Władimir Putin zezwolił na wznowienie testów nuklearnych, argumentując, że są one potrzebne do utrzymania sprawnych specjalnych głowic nuklearnych. I testy nuklearne i związane z nimi działania obu krajów podważają traktaty nuklearne i wzmagają obawy o eskalację rywalizacji jądrowej. Wcześniej Rosja rozpoczęła przygotowania do eksperymentów nuklearnych na Nowej Ziemi, gdzie oficjalnie przeprowadzono ostatnie eksplozje, słuchajcie, w 1990 roku, czyli kawał czasu temu. Na miejscu ułożono nowe tunele. Zbudowano drogi, zbudowano magazyny, no i wzrosło natężenie ruchu. W styczniu 2023 roku wskazówka zegara, zagładły, zegara zagłady, takiej przenośni używanej przez amerykańskich naukowców zajmujących się energią nuklearną, została przesunięta o 10 sekund do przodu, wskazując 90 sekund do północy. Co jest najbliżej, to jest ta wskazówka, jest najbliżej do północy oznaczającej kataklizm, jaki kiedykolwiek wyznaczał ten wskaźnik zagrożenia nuklearnego. Sytuacja ta podkreśla bezprecedensowe zagrożenie, w jakim obecnie mierzy się świat. I to jest informacja prasowa ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast co ciekawe, ja dwa dni temu, czyli jeszcze przed testem jądrowym USA, oglądałem podcast amerykańskiego byłego żołnierza, który zajmował się właśnie nadzorem nad bronią jądrową. Siedział w tym silosie i to kontrolował i tak przez wiele lat. Ponoć od 1992 roku nie robili już testów, bo wszystko przebadali, przemierzyli i opracowali. Nic nowego nie jest potrzebne, a badania z tych testów są dostępne, żeby nikt nie musiał już takich testów robić. I to było dosłownie nagranie kilka dni temu, a teraz jednak po ogłoszeniu odejścia od Traktatu Rosji Amerykanie przeprowadzają taki test. Mnie to wygląda jak na jakiś pokaz siły. Natomiast po drugiej stronie świata, Chiny planują potroić swój arsenał nuklearny już do 2035 roku. Wtedy będą w posiadaniu od 900 do nawet 1500 głowic nuklearnych, i wszystko zdaje się iść w dobrym kierunku, gdyż od opublikowania tej wiadomości w zeszłym roku do dziś. Chiny zwiększyły swój arsenał z 350 do 410 głowic według danych SIPRI, czyli sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu na rzecz Pokoju, czy coś takiego. Mamy więc trzy mocarstwa, które licytują coraz wyżej. Masz Paweł coś do powiedzenia w tej kwestii? To jest osławiona drobina. No i poszczególne kraje wychodzą po tej drabinie. Pewnie za jakiś czas będą schodzić z tej drabiny. No i będziemy mieli taką zabawę, która, że tak powiem, do niczego nie prowadzi w mojej, w mojej ocenie, bo trudno sobie wyobrazić. I jednak konflikt nuklearny. No ale jak to zawsze, tak? Z takimi drabinami, no może się okazać, że ktoś w którymś momencie przelicytuje i zbyt wysoko wyjdzie szczególnie jeżeli bierze w tym udział Rosja. My sobie teraz przejdziemy i powiemy o następnej rzeczy o, już będzie ekonomicznie ponieważ mamy dane dotyczące Chin i mamy dane dotyczące ceny nowych domów w Chinach które mhm. spadają we wrześniu trzeci miesiąc rzędu co pokazuje że sytuacja jeżeli chodzi o rynek nieruchomości no jest zła mamy oficjalne dane z czwartku, które rozwierają, bo były takie nadzieje, że to już się skończyło, zresztą Chińczycy tak przekazywali, że już po tych danych dotyczące wzrostu gospodarczego, że wszystko jest ok, Jak się wydaje, ten wzrost gospodarczy na pewno nie jest oparty o rynek nieruchomości, bo ten rynek spada. I tutaj mamy ceny nowych domów spadły o 0,2% miesiąc do miesiąca. I tutaj mamy również, jeżeli porównujemy się do rok do roku, to też mamy spadek o podobną wartość. A przypomnijmy, że chiński sektor nieruchomości do tej pory do 2020 roku, czyli do tego COVID, był kluczowym motorem wzrostu gospodarczego a w tym momencie jest dosyć mocno ściśnięty przez represje regulacyjne, ponieważ władze ograniczyły nadmierne zadłużenie, co zmniejszyło płynność i zwiększyło ryzyko niewypłacalności deweloperów. I za, o tym będzie za moment. Mamy również dane. <laughs> Mamy również dane dotyczące sprzedaży nieruchomości i jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości według powierzchni użytkowej, to mamy spadek prawie o 20% rok do roku Dużo. i to jest spadek we wrześniu, spadek w sierpniu był około 24%, więc no to również dosyć, nie dość, że te domy i nieruchomości tanieją, no to również coraz jest mniej chętnych tak, na te nieruchomości. Inwestorzy również dosyć pilnie obserwują Country Garden, największego prywatnego dewelopera, który w środę miał do spłacenia kolejny kupon obligacyjny 15 milionów dolarów, niby nie dużo, no ale nie spłacił. No. Ale nie spłacił, no i oczywiście no, to jest kolejny raz, kiedy opóźnia się ze spłatą. No i pokazuje, że te problemy chińskie no nie mogą być rozwiązane bez uregulowania tego rynku deweloperskiego. Mhm. No bo tam po prostu no, kroi się bankructwo i tutaj państwo musi, musi jakoś w ten proces się zaangażować. Um, a ja jeszcze mam coś z Chin i w sumie um, przyszłość też się nie klaruje zbyt fajnie. Ale mam coś w rodzaju efektu motyla w gospodarce, gdyż mówi się często o tym, że wydarzenia w jednym miejscu na Ziemi mogą wpływać na zupełnie inny region. I tu mamy świetny przykład. Chińczycy się nie rozmnażają, więc Irlandczycy tracą pracę. Jak to się łączy, już tłumaczę. Nestle, największy na świecie producent żywności, planuje zamknąć jeden ze swoich zakładów produkujących preparaty dla niemowląt w Irlandii. Decyzja ta wynika z alarmującego spadku liczby urodzeń w Chinach, który ma wpływ na rynek produktów dla niemowląt w regionie. Fabryka w Irlandii produkuje preparaty dla niemowląt wyłącznie na eksport na rynki azjatyckie. I w miarę jak liczba noworodków w Chinach gwałtownie spadła z około 18 milionów rocznie w 2016 roku, dosłuchajcie, mniej niż 9 milionów w 2023 roku, rynek chiński zaczyna korzystać z produktów wytwarzanych lokalnie i nie potrzebuje Nestle. Planowane zamknięcie zakładu zagraża 542 miejscom pracy. A Nestle ogłosiło, że rozpocznie proces konsultacji z pracownikami. No jest to niezwykle ciekawe. Bardzo ciekawe są te liczby odnośnie noworodków w Chinach, że to się praktycznie zmniejszyło o połowę w zaledwie 8 lat. Paweł, takim mhm. tempem, to tych mieszkań nie będzie miał kto kupować. Za bardzo, więc ten rynek nieruchomości też czekają ciekawe czasy, że tak powiem. No a tu mamy po prostu przykład, jak wygląda sytuacja globalnie gospodarcza i jak niektóre elementy w Chinach mogą wpływać na zupełnie zachodnie korporacje i ludzi pracujących w zupełnie innym miejscu na świecie. Słuchajcie, w zeszłym tygodniu, który właśnie się kończy, w zeszłym, tym, co się kończy, e, mieliśmy spotkanie w Chinach i mieliśmy forum pasa i szlaku. E, na tym forum nie zostali zaproszeni talibowie, mhm. natomiast po zakończeniu forum administracja talibów. Chce formalnie dołączyć do inicjatywy prezydenta Si Pasa i Szlaku i wysyła zespół techniczny do Chin na rozmowy, tak powiedział w czwartek, pełniący obowiązki ministra handlu pełniący obowiązki minister handlu Afganistanu, Pekin stara rozwijać się więzi z rządem Talibów od czasu przejęcia przez nich władzy w 2021 roku, mimo że żaden inny zagraniczny rząd nie uznaje tej administracji. W zeszłym miesiącu Chiny stały się pierwszym krajem, który mianował ambasadora w Kabulu, podczas gdy inne kraje zachowywały poprzednich ambasadorów lub mianowały szefa misji w charakterze niższym, który nie wiąże się z formalnym składaniem listów uwierzytelniających rządowi. No, i tutaj mamy wypowiedź właśnie ze strony talibów. Poprosiliśmy Chinę, aby pozwoliły nam być, być częścią chińsko-pakistańskiego korytarza gospodarczego oraz inicjatywy pasa i szlaku, i omawiać będziemy kwestie techniczne, powiedział pełno, pełniący obowiązki ministra handlu Norudin Azizi wywiadzie udzielonym dzień po zakończeniu forum Pasa Szlaku w Pekinie. Afganistan mógłby zaoferować Chinom dosyć duże bogactwo różnego rodzaju zasobów mineralnych. Przypomnijmy, że działa tam już kilka chińskich firm, w tym firma, która zajmuje się potencjalnie uruchomieniem ogromnej kompalni miedzi. No więc zobaczymy, jak się to będzie rozwijać. Wydaje się, że chińczycy są w stanie handlować ze wszystkimi. Tak, no, Afganistan jest jednak dużym terytorium. Tam pewnie te złożone tak, naturalne. No, no, dużo, wiesz, no, tam pewnie te firmy, które będą pierwsze, no, będą miały dosyć dużą przewagę konkurencyjną w stosunku do późniejszych. Natomiast pytanie, na ile politycznie będzie stabilnie. Natomiast to też pokazuje, że w Rosji tak niechętnie chcą inwestować, a w kraju, który jest no jednak w tym momencie no bardziej politycznie. Wydaje się bardziej stabilny rząd Talibów Ta. niż rząd Putina, co jest abstrakcją no, troszeczkę. No, ja, wydaje się, tak. że oni są bardziej chętni tutaj do jakiejś inwestycji, i to nawet dużych. Wiesz co, bo wydaje mi się, Rosji. że łatwiej jest Afganistan kontrolować i w razie czego interweniować. Być może być. Chociaż nie wyobrażam sobie interwencji jakiejś takiej militarnej Chin. I to była ostatnia wiadomość. Informacja na dzisiaj. Ja ze swej strony dziękuję. Zapraszamy słuchajcie na wieczorny satyryczny program. Miłej soboty. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.